Właśnie odbieram pierwszą część zamówienia. A co kupiłem, kochani, pokażę wam później w tym filmie. A teraz zapraszam na nowego emigranta i zaczynamy oczywiście od mojej pracy. I widzimy się w Essex. Powiem wam pierwszy adres i pomyłka, dlatego że powiem wam, ta nawigacja mapy Google tak czasami dziwnie pokazuje. Zobaczcie na telefonie, tutaj miałem zrzut, czyli ten dom, wjechałem od tej strony, a tak naprawdę ten dom, dostęp do tego domu jest od głównej. Dobra, pierwsza paczka za nami. Zaczyna padać deszcz. Dzisiaj pogoda taka, wam powiem, typowo angielska. Ale nie jest zimno. Ale będzie lało cały dzień. Jestem teraz na jakiejś farmie i powiem wam, że właśnie w Anglii dość powszechna jest taka zasada, że domy nie mają numerów, tylko mają nazwy. Widzicie tutaj na przykład farma, dom się nazywa Robin's Wood. I powiem wam, że zadzwonię, żeby ktoś wyszedł, bo jest napisane, że tutaj latają psy, więc nie chcę. Nie chcę, kochani, żeby mnie do jakiś pies ugryzł. Dobra, dzwonimy. Ale ogólnie bardzo, bardzo fajne miejsce. Fajny domek, zobaczcie. So you have dogs in the yard? There's one dog. That's good, I'm not cool. Thank you very much. Thank you. Jak zauważyliście przed chwilą, do firm też dostarczamy, bo ludzie są w pracy i czasami zamawiają paczki do firmy, do biura, tak jak tutaj jakiś Robert Stevens and Son. Uwielbiam te ich angielskie dzwonki niektóre. Głupio tak czasami dzwonić nachalnie, bo to są dziadki niektórzy, dziadki, babcie. I zanim dojdą, to tak się na mnie krzywo patrzą, że ich poganiam. Dobra, słuchajcie, to jest zrobione, jeszcze jedno i przerwa na lunch. Tutaj za tym domem, tam już jest zatoka i tam zaraz pojedziemy na lunch. Ale jest odpływ, nie ma wody. Piękne miejsce, bogate miejsce, widać po domach, po samochodach. Ale wody brak. Do tego Southend to ja przyjeżdżam z Kubą w lato. Przyjeżdżamy sobie w sobotę albo w niedzielę. Kocyk, piknik i kąpanie. Ale teraz jest zima, zimno. Czuć ten chłód od tej wody. Ja idę na przerwę. I widzimy się już później. Pół godziny, kochani, później. Odpływ się skończył. Woda wróciła. Tam jakieś skupisko łódek. Widzicie, same maszty widać. Ogólnie bardzo ładnie. A tam na końcu jakieś centrum. Mam chwilę czasu, to się tam przejadę. I zobaczymy, co tam jest. Tutaj domki można sobie pewnie wynająć na lato.
Podsumowanie, tutaj jest taki dokument z przesyłkami, to co na zielono dostarczone, to co na różowo niedostarczone, 1,36 dostarczonych, dlatego że osoba, dla której były te leki przeznaczone, zmarła, wyszła żona i powiedziała, że mąż zmarł rok temu i leków nie potrzebuje. Kochani, i to tyle z Essex, widzimy się jak zawsze. Oczywiście w Londynie. Napiszcie mi w komentarzu, czy podoba się Wam Essex. Essex to takie zielone miejsca, małe wioski, małe miasteczka, ale przyjemnie się pracuje, ładne widoki, morze, zatoki, no ale dzisiaj już wracamy do Londynu. Widzieliście przed chwilą na przebitce ładny dom, ładne samochody, ale wyszedł taki gbur i mówi do mnie, że paczki przywozimy za wcześnie, bo on śpi. No cóż, tacy ludzie też się zdarzają. Kochani, zaczynamy kolejny dzień. Wróciłem na stare śmieci, kochani. Flaty, burdel, syf. I ludzi nie mam w domu. Mieliśmy zebranie w pracy i na zebraniu dowiedzieliśmy się, że firma za 2023 rok, nasz oddział londyński, zapłaciła ponad 80 tysięcy funtów za nasze mandaty. Bo jak wiecie, my kierowcy, jak rozwozimy paczki, nie płacimy mandatów, bo Londyn jak to Londyn, nigdzie nie można się zatrzymywać, więc stajemy na tych podwójnych czerwonych liniach, czy podwójnych żółtych. Jak jest mandat, to firma za to płaci. Więc zaczynają narzekać. My podejrzewamy, że być może będą chcieli przerzucić część kosztów na kierowców. I teraz sobie wyobraźcie sytuację, że mam paczkę dostarczyć na ulicę, przypuśćmy X, a na tą ulicę nie mogę wyjechać w przedziale czasowym od 12 do 4, a paczkę mam zostawić o 2. No to ja nie wjadę na taką ulicę, bo ja nie będę płacił mandatu za firmę. A druga kwestia jest taka, że obcięli nam płatności za sobotę i stwierdzili, że jak ktoś będzie pracował w sobotę, to nie ma płatne, tylko ma dzień wolny w tygodniu, co też to średnio zostało przyjęte, dlatego że jak już idę do pracy w sobotę, to chcę mieć za nią zapłacone, a nie wszyscy potrzebują dnia wolnego w tygodniu. Słuchajcie, wszystkie firmy tutaj w Londynie teraz kombinują, jak tutaj zaoszczędzić, bo po pierwsze od kwietnia stawka minimalna idzie do góry, więc ktoś musi pokryć tą różnicę. I nawet jeżeli się nie zarabia minimalnej, to i tak przedsiębiorstwa podnoszą o tą różnicę wypłatę, więc zobaczymy, jak to się rozegra. Mam nadzieję, że nie będę płacił mandatów. Kochani, lecimy dalej. Tutaj macie taki przykład takiej ulicy, zobaczcie. Bum, zakaz wjazdu tylko dla mieszkańców. Ja stanąłem tutaj, bo nie musiałem iść daleko. Ale jakbym miał paczkę tam dostarczyć gdzieś, nie wiem, 600 metrów, to sorry, ale nie idę, bo nie mam czasu na to. Hello. So you have your private garden, yes? Nice. Thank you. Thank you. Bye-bye.
No spoko, nie? Niby blok, ale z tyłu ogródki każdy ma. Nieźle. Brud, syf i ubóstwo. Flaty w tej biedniejszej części Londynu. Islington. No ale cóż, leki to leki. Trzeba dostarczyć. Jest problem, wjechałem gdzieś na jakąś śrubę, schodzi powietrze z koła i mam taki zestaw naprawczy, pompkę, klej, więc wcisnę ten klej teraz, póki jeszcze jest powietrze w oponie, bo jak będzie już na całkowitym flaku, to już nic nie zrobię i będę czekał ze 2 godziny, aż przyjadą i mi wymienią koło, bo się okazało, że w tych nowych vanach nie ma nawet zapasu. Dam wam oczywiście znać w kolejnym vlogu, czy się udało, czy musiałem zadzwonić po pomoc drogową. Wygląda to dobrze, no pompuje się. Ta butereczka z tym klejem prawie już jest pusta, więc miejmy nadzieję, że będzie ok. Słuchajcie, w tym momencie tego vloga miał być haul zakupowy. Miałem wam pokazać, co kupiłem, ale wam nie pokażę w tym odcinku, dlatego że ta kamera, którą zamówiłem, została wysłana z Francji. Miała być w piątek, będzie w niedzielę, a przez to, że stanęła na granicy, bo jak wiecie, Anglia nie jest w Unii i zostało zatrzymane do sprawdzenia. Ale nic się nie dzieje, dlatego że zamiast haulu zakupowego pokażę wam basen. Przyjechaliśmy z Kubą na basen. Jesteśmy koło Windsoru. Tu niedaleko, tam w tamtą stronę jest Legoland, a w tamtą stronę jest zamek Windsor. Więc wbijamy na basen. Wiem, że na basenie nagrywać nie można, więc nie będę nagrywał, ale wiem, że tu jest jakaś taka kawiarenka, coś takiego, więc pójdziemy tam. My coś zjemy w części kulinarnej. Przeczytam komentarze, poodpowiadam na nie. No i co? Zapraszam na basen. Co? Zadowolony? Tak. A ty już tu byłeś na tym basenie, nie? Kiedyś? Mm-hmm. Z mamą? Tak. Jak było? Fajnie. Idziemy? Yes. Gdzie my jesteśmy? Kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. Zapomniałem telefonu z samochodu, a tam przecież mam bilety, które trzeba zeskanować. Kuba już czeka. Trochę rozgrzewki. Jest. Widzisz kamerę? Tak. Oh my god. Fajnie będzie tutaj? Czy to już ostatnie ujęcie z basenu? Jestem w kabinie, przebieram się. My na basen i widzimy się już u góry w kafejce. A few hours later. Jak? Głodny jesteś? No, bardzo. Bardzo? Po tym basenie? Tak. No to jedź sobie. Smacznego. No. No i powiem wam, że po tym basenie mieliśmy iść do tej kafejki czy baru i się okazało, że jest już zamknięte. A druga kwestia jest taka, że albo nam ktoś ukradł, albo zostawiłem w przebieralni i nie schowałem do lokera. Nie było Kuby kurtki, mojej bluzy i mojej czapki, więc zgłosiłem to recepcji w tym basenie
i powiedzieli, że zostawił numer telefonu i opisał, co zostało zgubione, czy ukradzione, może nie wiem. I że odzwonią. Ale że ten basen, kochani, godzinę w jedną stronę się jechało, to nawet aby zadzwonili, to nie wiem, czy to jest sensne w ogóle się po to wracać. Ale ogólnie było fajnie. Fajnie było, bo na tym basenie była taka sztuczna fala. I wam powiem, że jak tą falę włączyli, no i to było ciężko płynąć pod prąd, nie? No. Mnie to normalnie tak zmiotło. Choć ja dobrze pływam, to ciężko. Dobra, słuchajcie. Widzicie, że zmieniłem. Znaczy zmieniłem. Podjechaliśmy do domu, wziąłem kurtkę, czapkę i przyjechaliśmy na szybko do McDonalda, bo Kuba głodny, a chciał właśnie takeawaya. Nie? Tutaj macie, co wam pokazywałem z tym moim zakupem, jest cały czas. Znaczy już przyjechało, ale jeszcze nie wyszło do delivery. Dobra, czas na komentarze. Mam chyba tam 3 czy 4 komentarze, więc wam przeczytam i na nie odpowiem. Od Jaska Jasko 7948. Ty nie hejtujesz, ty mówisz jak jest. Ha, 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 pozdrawiam z Norwegii. Również pozdrawiam, ja wam mówię, że ja nie hejtuję, bo hejtowanie to jest obrażanie kogoś, a ja mówię po prostu to, co widzę, więc co mówię na Bagieta Show. Kolejny komentarz od Matthew Thompson 8058. Za 5 funtów jest łatwo przeżyć. Masz dużo produktów przecenionych z datą ważności, która kończy się tego samego dnia. To jest komentarz do tego filmu, kochani, co był tydzień temu. Tak, to jest prawda, za 5 funtów można idealnie przeżyć i to normalnie w sumie jeść, bo można sobie kupić w jeden dzień jajka, w drugi, nie wiem, mięso i bez problemu za 5 funtów da się przeżyć. Kolejny komentarz od Studio1307. Pomysł na content. Zagadaj z Angolem, zorganizuj interwiu dla jednego słusznego w Londynie piekarza i wszystko nagraj. Obnaż jego angielski i buracki styl bycia. Do it. Słuchajcie, to już się dzieje, bo mój kolega ma firmę, która zakłada alarmy i zakładał alarmy do polskiej piekarni w Anglii. To już chyba jedyna polska największa piekarnia, która się nazywa Polish Village. I właśnie rozmawiałem z nim i on mi dał numer do tego właściciela. Gadałem z nim i być może podjadę, nakręcę tam fajny odcineczek o właśnie tej piekarni, jak ten chleb pieką. No i właśnie zagadam o Jarosławie, czy by go tam nie przyjęli do pracy. I ostatni komentarz, Shaggy123. Za jajka przepłaciłeś, w Lidlu kupiłbyś taniej. Pozdro z Glasgow. Pozdrawiam Glasgow, kochani. Tyle z komentarzy, za chwilę Bagietka Show. I pamiętajcie, to nie jest hejt, Bagietka Show. I co, my się widzimy jak zawsze za tydzień. Kuba wyjeżdża do Polski w przyszłą sobotę, nie? Tego nie będzie w dwóch vlogach. Ja jutro jadę odebrać to, co zamówiłem, to wam pokażę w następnym odcinku. No i co, u was jest niedziela, życzę wam miłego końca weekendu, trzymajcie się ciepło, no i widzimy się jak zawsze w kolejnym Emigrancie. Pamiętajcie, zostawiajcie komentarz, łapkę i subskrypcję, żeby być na bieżąco. I zostawiajcie komentarze, ja na nie będę chętnie, kochani, odpowiadał. Dzięki za obejrzenie i widzimy się za tydzień. Mitomania jest chorobą psychiczną lub zaburzeniem osobowości charakteryzującym się skłonnością do patologicznego i permanentnego kłamania, zatajania prawdy oraz opowiadania historii mających co najwyżej luźny związek z rzeczywistością, czyli fantazjowania. Przedmiotem owych nieprawdziwych opowieści jest sam mitomen, który wyolbrzymia swoje osiągnięcia, ubarwia własną historię, przerysowuje skalę cierpienia. Tworzenie nieprawdziwych, ale atrakcyjnych historii na temat swój i swoich najbliższych, pozwalających skupić uwagę na osobie opowiadającej. Baśniowe modyfikowanie faktycznie zaistniałych historii z umiejscowieniem siebie w centralnym punkcie wydarzeń i wyłącznie w pozytywnym kontekście. Nie znajdujące pokrycia w rzeczywistości wyolbrzymianie swojej roli w kontekstach i relacjach społecznych, zawodowych oraz interpersonalnych, chęć przekonania otoczenia, iż jest w danej roli najlepszym, wprost nie do zastąpienia. Zakrzywianie rzeczywistości, jak to się zaczęło?
Zawsze byłem wkurwiony w szkole. Klasa piąta podstawówki. Pani M. Ajczak. Mówi do mnie tak. No Jarosław, jakby nie twoja bujna wyobraźnia w tych wypowiadaniach. A mnie, proszę panie, czy to jest prawda? Oj, chciałabym, żeby to była prawda. Mówię, proszę panie, ja są wypowiadania z moich wakacji. Przecież było napisane, że napiszcie wypowiadanie, napiszcie te wypracowanie, czy tam opowiadanie napiszcie, co przeżyliście na wakacjach. A ja mówię, no i opisałem to na wakacjach, nie? Co robiłem? Ach, ta twoja bujna wyobraźnia, ale masz piątkę. Mówię, dziękuję. I pani się pyta, kochane dzieci, co tam przeżyliście, jakie wakacje? Piszę pracowanie. Spędzałem wakacje bardzo miło. Ja spędzałem swoje wakacje w Inowrocławiu. Nie robiłem nic. No i kurczę. Pani od Polskiego tak czyta to wypracowanie, nie dowierza i woła mnie. Jarku, wiem, że... Czy to naprawdę było? Mówię, no tak. Chciałbym twoich rodziców widzieć. No i kuźwa, mój ojczym się wkurwił. Ojczym poszedł do szkoły, nie? Tak ich zjebał wszystkich. Jarek jest moim pasierbem i on nie robi nic. Kurwa, miałem 9 lat. Takie były czasy. Zajebisty, kurwa, tak. No i mi zazdrościli tych wakacji takich. No i oni sobie wyjeżdżali gdzieś tam nad morze, gdzieś tam sobie jeździli. Ja sobie byłem w Inowrocławiu. Science fiction dla siebie było, kurwa, naprawdę. A co rodzina sądzi o twoim kanale YouTube? Moja mama do mnie mówi, synek, nie nagrywaj już tego YouTube'a, bo tak cię wyzywają. No mama, no wyzywają, bo wyzywają. Czy 200 funtów? No łapsko. Czy 200 funtów? No łapsko. Dostaliśmy komentarz. Pozwolisz, że przeczytam? Wielu ludzi w komentarzach pod filmami piekarza twierdzi, że piekarz cierpi na zespół Delbrucka, inaczej nazywany mitomanią, to chorobliwa skłonność do mówienia nieprawdy, notoryczne opowiadanie nieprawdziwych, często rozbudowanych historii na swój temat i na temat otoczenia. Przykłady, wymyślanie bzdur, że jego kuzynka z Polski, z którą mieszka w osobnych pokojach w tym samym mieszkaniu, to jego niby żona, Rado oraz setki ludzi z Londynu, którzy ponoć znają piekarza osobiście lub z widzenia, w komentarzach to wyjaśniły wielokrotnie, wymyślanie historyjek o bójce w polskim sklepie w Londynie niedawno, po której na oczach piekarza rzekomo zakuto Polaka w kajdanki i zabrano do więzienia, wyczytałem, że ludzie z Wykop ponoć sprawdzili w tych polskich sklepach w Londynie i nic takiego nie miało miejsca, wymyślona jednoosobowa działalność gospodarcza i pracowanie na różnych zleceniach niby na własny rachunek, a według ludzi w komentarzach jest na zasiłku dla bezrobotnych w UK od kilku miesięcy. I nigdy nie było żadnej działalności gospodarczej jednoosobowej. Wymyślone 2-tygodniowe zlecenie w piekarni, które ponoć zakończył kilka dni temu, został piekarz przyłapany pokazując na swoim filmie paragon z McDonald's z wydrukowaną godziną 11 i datą, kiedy był środek jego zmiany i miał pracować w tym czasie i w tym dniu w piekarni w trakcie 2-tygodniowego zlecenia, szczegóły na wykop. Wymyślanie jednego razu, że miał dom w Portugalii, później, że niby w Hiszpanii, a później mu się pomyliło na live'ie pod wpływem alkoholu i powiedział, że nie miał nigdy domu, tylko ziemię pod budowę domu w Portugalii, którą sprzedał już, śmiech na sali. Przykładów jego mitomanii są setki jak nie tysiące, czyli zespół Delbrucka, tak jak w przypadku Kononowicza, który twierdzi, że był posłem w Sejmie, że był przyjęty przez królową Elżbietę na jej dworze lata temu i że mieszkał w jej zamku oraz że jego dziadkiem był J. Piłsudski. I co powiesz na ten komentarz? Mówię, jak jest.